Hej wszystkim, tu Mary i... Jaka Mary? Mary Kay... Merry Christmas! Więc cześć wszystkim, tu Merry Christmas i witam was bardzo serdecznie w kolejnym... Co? Nie zapomniałaś o czymś? Ale o czym? Mam wszystko! Czapkę Mikołaja, kluczyki bombki i nawet unikatowy bombkowy świąteczny naszyjnik! A mówi ci coś słowo choinka? Aha, no tak. Dobra, więc hej wszystkim, tu Merry Christmas i witam was bardzo serdecznie w czwartym świątecznym odcinku Znicz ten dziennik. A czemu ty masz oczy i uśmiech? No nic, widocznie w Wigilię dzienniki też mówią ludzkim głosem albo coś takiego. Okej, jak widzicie, choinkę już mam i jest praktycznie udekorowana, ale myślę, że przydałbyś nam jeszcze jeden łańcuch. Akurat tutaj mamy bardzo praktyczną stronę, z której możemy zrobić papierowy łańcuch, który myślę, że przyda się mojej choince. Także zaczynajmy. Ale potrzebne mi będą różowe nożyczki. Różowe, a czemu wy macie na sobie bombkę? Też chciałyście wyglądać świątecznie? No dobra, niech mają bombkę. Możemy, myślę, przejść do wycinania papierowego łańcucha. Widzicie coś? Mam nadzieję, że widzicie. Dobra, tniemy. Chyba wycinanie lejka było trudniejsze. Nie wiem, jak tu wyciąć przy samym brzegu. Chyba oderwę. A nawet łatwo odchodzi. Zostawię ten zędzelek i przyczepię kiedyś do niego ten łańcuch, albo to, co z niego zostanie. Dobra, kartka spadła mi na ziemię. To jest strona 67. Mam jeden kawałek łańcucha, odłożę go sobie tutaj. I będziemy ciąć dalej. Potkniemy najpierw na dłuższe paski. Jeden. Drugi. Dziennikowe konfetti. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Muszę je pozbierać z podłogi. Mam nadzieję, że wszystkie znajdę. Okej, stwierdziłam, że może razem z nożyczkami zejdziemy trochę niżej, to będzie mi trochę łatwiej. Mam już wszystkie paski pozbierane z podłogi i no, trzeba jeszcze przeciąć na pół. Więc będziemy ciachać. Jeden. Chodzia! Chyba pociąłam wszystkie, teraz znowu muszę je pozbierać, bo nie mogę ciąć normalnie, prawda? Okej, chyba mam wszystkie. Miałam. Teraz one są takie, wiecie, takie całkiem białe, więc pomyślałam, że zanim zrobię z nich łańcuch na choinkę, to trzeba by jeszcze trochę upiększyć. I do tego celu mam takie gwiazdki, kolorowe gwiazdki. Większość jest złota. No, w całości ich nie będę kolorować, tylko właśnie zrobię takie ze złotymi gwiazdkami. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Okej, naklejam już gwiazdki na wszystkie paski. Jak widzicie, trochę tych gwiazdek jest i mam całe ręce z kleju. Także muszę iść je zaraz umyć, ale jest dużo gwiazdek i wygląda to bardzo fajnie. Jeszcze dwie rzeczy chciałam zrobić z tymi paskami. Zanim zacznę kleić łańcuch, także brokat w sprayu. Robię to na podłodze w kuchni, bo wydaje mi się, że stąd najłatwiej będzie go pozamiatać. Trochę spsikam, żeby było bardziej glamour. One uciekają. Wiecie, to jest brokat do włosów i do ciała, no ale psiknę jeszcze raz. Dobra, i myślę, że tyle wystarczy. Jej, przejdźmy do fazy trzeciej. Albo czwartej. Zależy, czy liczyć wycinanie. Okej, okay, mam już pełno brokatowo-gwiazdkowych paseczków do łańcucha. Strasznie się błyszczą, nie wiem, czy to widzicie. No i co? Teraz chciałabym po prostu zabezpieczyć je od góry taśmą, żeby te gwiazdki mi nie podpadały i w ogóle szkoda by było. Mam takie bardziej trochę foliowe te kawałki łańcucha.
No te są bardziej błyszczące bez taśmy, ale się boję, że mi tu wszystko poodpada. Paski z taśmą wyglądają tak. Nie, zastanawiam się, czy robić z tą taśmą, bo one wtedy są taką elastyczność, jak się je tak zginę, to mają takie kanty. Spróbuję jeszcze ze zwykłą taśmą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie ze wszystkim trzeba eksperymentować. Gdzie taśma ma początek? Okej. Ze zwykłą taśmą wygląda to, wydaje mi się, lepiej. Bo to jest jednak zbyt matowa i na papierze wygląda fajnie, ale z gwiazdkami lepiej wygląda ta błyszcząca. Okej, już wszystkie kawałki łańcucha są obklejone taśmą, także przechodzimy do fazy... Pierwsza wycinanie, druga klejenie gwiazdek, trzecia brokat, czwarta taśma, do fazy piątej, czyli klejenie łańcucha. Najłatwiej jest kleić takie łańcuchy klejem, ale z racji tego, że moje są już pokryte taśmą, to staje się niemożliwe, więc posklejam końcówki taśmą dwustronną. Poprzyklejam teraz wszędzie i potem będziemy tylko kleić, tak będzie łatwiej. That's right! Okej, wszystkie paski mają naklejony kawałek dwustronnej taśmy klejącej. I teraz w końcu będę robić to, co najprzyjemniejsze, czyli łańcuch choinkowy. Powiem wam, że kiedy byłam mała, to uwielbiałam robić łańcuchy choinkowe. I zawsze, co roku miałam challenge, żeby zrobić jak najdłuższy łańcuch się da. Wiecie, taki kilkumetrowy, który będzie się ciągnął za mną przez połowę domu. Nie wiem czemu, ale uwielbiałam robić łańcuchy. Także miło powrócić do tej starej tradycji. Co prawda dawno już nie robiłam łańcucha, bo wolę teraz trochę inny styl ubierania choinki niż papierowe łańcuchy. Mam nawet swój ulubiony kot, taki kolorystyczny, świąteczny, czyli złoto-srebrno-niebieska choinka, co też widać po moim naszyjniku, że to są po prostu moje ulubione kolory na ubieranie choinki, ale myślę, że ten łańcuch będzie chociaż trochę pasował, no bo starałam się trochę złota dać. Okej. Chyba ostatnie, akurat zostało mi takie trochę krzywe. Dobra, i to jest cały łańcuch. No, nie jest zbyt długi, na moje oko tak 45 cm. Prezentuje się tak. Mógłby być kolejnym świątecznym naszyjnikiem. Albo świąteczną bransoletką. Ale zrobimy to tak jak trzeba, czyli umieścimy go na choince. Może gdzieś tutaj, żeby było go dobrze widać. Nie, powiem, że nie jest źle. Nawet całkiem uroczo wygląda z tymi złotymi gwiazdkami. O, wygląda tak. Całkiem uroczo, prawda? Łańcuch już mamy i łańcuchowa strona wygląda teraz tak. Ale jak wiecie, choinka to nie tylko ozdoby na choince, ale to także prezenty pod choinką. I tutaj z pomocą przychodzi nam strona zawiń coś w tę stronę. Kartka, jak widzicie, nie jest zbyt wielka, także to może być trochę problematyczne, ale spróbuję sobie dać radę. Po pierwsze musimy ją wyrwać, żeby coś w nią zawinąć. Tutaj zrobiłam taki ślad nożyczkami, żeby łatwiej było wyrwać. Natomiast tutaj u góry chcę przyciąć, bo o, taśma dwustronna przykleiła mi się do różowych nożyczek. Super. W każdym razie tutaj powstała jedna linia nożyczkami. A tu u góry chciałabym uciąć, żeby zostawić ten kawałek na pamiątkę. Dzyń, dzyń. Tutaj utniemy. Dobra, nie jest idealnie prosto, ale to nie szkodzi. No i tutaj ten kawałek wyrwiemy. Całkiem okej. Biedny dziennik. Stracił już dzisiaj dwie kartki. Powierzchnia pakunkowa, którą mamy, nie jest zbyt wielka, także zbyt wiele rzeczy w to nie mogę zapakować. Postanowiłam, że pudełko od zapałek powinno się zmieścić, ale no tutaj też jest trochę problem, bo jaki prezent można zapakować do pudełka po zapałkach? Można na przykład jakieś kolczyki albo jakąś biżuterię czy coś w tym stylu, ale wszyscy, którzy mogliby dostać ode mnie prezent, oglądają zniszczyć ten dziennik, także to raczej odpada. Więc jedynym pomysłem, który przyszedł mi do głowy, jest prezent dla kotów, a mianowicie taka mała tęczowa myszka. I ona chyba się tu powinna zmieścić i myślę, że żadna z dziewczyn się... Trochę ciężko z tym mieszczeniem się. Myszka jest za gruba. No i myślę, że żadna z dziewczyn moich się nie skapnie, że
tutaj jest prezent dla nich, także zapakuję tutaj tęczową myszkę dla kotków. Niestety pudełko trochę się odgina tutaj, bo nasza myszka jest dosyć tłusta. Więc teraz to urocze pudełko z tęczową myszką w środku zapakujemy w tę kartkę. Okej, a więc teraz pod choinką zdradzę Wam tajniki pakowania prezentów. Po pierwsze bierzemy nasz papier i prezent, który chcemy zapakować. W tym wypadku pudełko po zapałkach z tęczową myszą w środku. Kładziemy to na środku. Góra prezentu jest tam, więc kładziemy górą do dołu i zawijamy w tę stronę. Tutaj jest taki poszarpany brzeg papieru, a więc schowamy go do środka, żeby prezent wyglądał ładniej. I teraz wystarczy tutaj nakleić taśmę. Ok, no i teraz musimy zamknąć prezent z dwóch brzegów. Ten jeden jest trochę za długi i już to widać, ale najpierw się zajmiemy tym. I robimy takiego, tutaj zaginamy, robimy takiego trójkącika. Ja zwykle przykładam dużą wagę do pakowania prezentów. Tutaj jest dosyć ciężko, no ale dla mnie opakowanie jest po prostu częścią prezentu, więc... No i tutaj zwykle jeszcze można ten koniec zagiąć, żeby to ładniej wyglądało. Ten papier jest dosyć taki gruby i sztywny, a do dyspozycji mamy bardzo małe opakowanie, więc powiem Wam, że ciężko się to pakuje tak, żeby to jakoś wyglądało, ale spróbuję. Tutaj zakleimy od góry. Dobra. I teraz zajmiemy się tą stroną. Ją też należy odpowiednio skrócić. I powtarzamy cały proces. Czyli tutaj zaginamy. Z tej strony będzie ładniej, bo z tej strony mniej pudełko odstaje. No i teraz mamy coś takiego. I właśnie no tak to powinno bardziej wyglądać niż tak. No ale tamta strona była nierówna i było ciężko. I przyklejamy. Także tak wygląda prezent zapakowany w nasz papier. Dosyć taki ascetyczny i raczej mało ozdobny. Ale czym by był prezent bez jakiejś wstążki czy kokardki? Ja użyję takiego niebieskiego sznurka. Tak, zaczynamy od góry. To jest mały prezent, a moja wstążka jest taką bardziej gumką. Dlatego jest trudno, ale dam radę. Musi być przecież ładnie. Ciężko się to pakuje, jak patrzę przez podgląd od kamery. Dobra. O, okej. Tutaj zwykle dobrze jest, żeby ktoś nam to przytrzymał, ale ja nie mam nikogo, więc przytrzymam to moją skarpetką. Dobra. Okej. Udało mi się zawiązać. Spróbujemy zrobić taką mini kokardkę. Może mi się uda. Okej, mini kokardka gotowa. Możemy przyciąć zbędne końce. Okej, chyba trochę przycięłam nie tu, gdzie trzeba. Ale tak to jest, jak mamy do czynienia z takimi małymi rzeczami. W każdym razie prezencik prezentuje się tak. Teraz czas na małą ozdobę, żeby papier nie był taki ascetyczny, tylko żeby to wyglądało trochę ładniej. Nakleimy trzy niebieskie gwiazdki. Okej, także mini prezent dla moich dziewczyn zapakowany w kartkę ze Zniszcz ten dziennik prezentuje się tak. Nawet ładnie to wygląda. W tej takiej prostocie jest pewien styl, który wygląda całkiem fajnie. No, także prezent zapakowany w kartkę ze Zniszcz ten dziennik można położyć pod choinką, no ale otworzyć można go dopiero w Wigilię. Nożyczki nie wolno. Ale święta to nie tylko choinka i prezenty. Święta to także pierniczki. A wiadomo, że kiedy są pierniczki, to jest także bałagan. A skoro choinka to nie tylko... A skoro święta to nie tylko choinka i prezenty, to postanowiłam nagrać także zadanie związane z piernikami. Także jest poniedziałek wieczorem, a my pieczemy pierniki na Boże Narodzenie. Jej! Dzień, dzień. Ej, widać moje... Mojego reniferka widać tu. Ja będę wycinać mojego ulubionego gingerbreadmana. Jej, pierwszy gingerbreadman. Diamencik z The Sims. Gingerbreadman. Hej. Wiem, że na foremce jest mysz, ale tak naprawdę to będzie świnka morska. Ponieważ ja zawsze z tej foremki robię świnki morskie.
Bo te ogonki i tak się wyspalały, więc się ich pozbywa. Jest świnka morska. Parasolka. Kotek. To będzie pierniczkowa mgiełka. I pierniczkowa iskierka. I właśnie tak, w temperaturze 175 stopni piecze się nasza pierwsza blacha pierniczków. Okej, pieczenie pierników zakończone. Jest ze mną mój uśmiechnięty dziennik. W sumie cały czas to był, dlatego w pewnym stopniu chyba ma na sobie trochę mąki. I pokażę wam, jak to wygląda. Więc tutaj na tych dwóch talerzach możemy obserwować upieczone już pierniczki. Tutaj są jeszcze pierniki, których nie zdążyłam zdjąć z blachy. Natomiast tutaj na stanowisku, na którym były wałkowane i wycinane pierniczki, panuje bałagan. Jak wiadomo, przygotowania świąteczne czasami powodują właśnie takie skutki i potem trzeba to posprzątać. I tutaj z pomocą przychodzi nam nasz ukochany dziennik. Strona 99 głosi: zrób bałagan, zatrzyj ślady. Spróbuję zatrzeć ślady tego mączno-pierniczkowego bałaganu. Trzeba w końcu wziąć to na bok. No, nie może to tak wyglądać. Powiem wam, że myślałam, że zostanie tu trochę więcej piernika, bo mąka no zbytnich spustoszeń nie robi. Ale myślałam, że bardziej nam się podbijają te kawałki ciasta, ale jak widzicie, one nie za bardzo robią tu ślady. Muszę coś zrobić, żeby upamiętnić to piernikowe szaleństwo, no. Mam cynamon. Cynamon jest bardzo w temacie pierników. Może cynamon zostawia jakieś ślady. Niech tu będzie trochę brązu. O, tak. I trochę mąki, i trochę piernika. Drugą stronę też trochę pocynamonuję. Używajmy przypraw jak farb. Jak suchych pasteli. Dobra, ostatni rzut cynamonowy. Tak porządnie. Gingerbread many. Ciekawe, czy da się tak odrysować ich. Dobra. Wygląda trochę piernikowo. Nawet są ślady gingerbread many. Chciałam odbić pierniczka i na ten talerzyk obok nalałam trochę wody. Zanurzę w nim foremkę i spróbuję odbić kształt. Trochę słabo działa. Musiałabym mieć jakąś inną farbę. Dobra, mam nowy pomysł, jak to udokumentować. Najpierw woda, potem trochę kakao i teraz należy odbić pierniczka. No, został ślad. Mówisz trochę bardziej mokry. Piękne! Właśnie, o coś takiego mi chodziło. O, trochę się kapło. No cóż, miał być bałagan, więc jest bałagan. Nie ma jak malować cynamonem, kakao i foremką z gingerbread manem. By the way, to kocham kakao. Jest kakaowo-pierniczkowo. Moje zacieranie bałaganu wygląda trochę inaczej niż początkowo myślałam, ale... ale przynajmniej jest jakiś taki artystyczny, pierniczkowy efekt. Tutaj trochę to kakao bym roztarła, bo ta plama się zrobiła taka duża. Bardzo istotnym elementem piernikowego szaleństwa jest również lukier. Cukier puder. Dosłownie odrobina wody. Najlepiej ciepłej. Więcej cukru. Okej, właśnie o tym chodziło. Bierzemy woreczek strunowy i przekładamy lukier do środka. Staramy się odpowietrzyć. I zamykamy go bardzo szczelnie. A następnie tam, gdzie się jeszcze nie pobrudziło, odcinamy bardzo małą końcóweczkę. I teraz mamy nasz super malutki rękaw do lukrowania. Udokonuję pierwszego gingerbread mana w tym roku. Oczka. Szeroki uśmiech. Brwi. Dekoracja na rączki. Nóżki. I oczywiście guziczki. I tak właśnie prezentuje się gotowy gingerbread man. A jak myślicie, czy mojej pierniczkowej stronie też przydałoby się trochę lukru?
Dobra, wygląda całkiem fajnie. Zostawię dziennik otwarty, żeby te strony całkiem wyschły. A na razie to ode mnie wszystko, bo teraz naprawdę muszę tu posprzątać. Nie lubię sprzątać, wolę piec pierniczki. Okej, jest już kolejny dzień i strona pierniczkowa już całkowicie wyschła. Teraz prezentuje się tak. Tutaj, no, już jest całkowicie sucha, wszystko się ładnie trzyma, ten lukier tutaj na pierniczku też. No i tak teraz wygląda pamiątka mojego pierniczkowego szaleństwa. No i w tym odcinku to by chyba było już wszystko. Na końcu filmu będziecie mogli zobaczyć wybrane przeze mnie zdjęcia waszych stron, które niszczyłam w poprzednim odcinku. I pamiętajcie, że możecie wysyłać wasze wersje stron, które niszczyłam w tym odcinku, na swoje Facebooki albo Instagramy z hashtagiem dziennikmery04. Iskierka jest tu, a mgiełka jest tam pod choinką, niestety. A ja chciałam wam jeszcze życzyć wesołych, ciepłych, rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Buziaki i papa! Nożyczki nie wolno.